Siemano widzowie, w nowym odcinku u mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście z Matim. Dawaj kontenery i pamiętaj, że od lewej tak jakby startujemy. No tak coś w tym stylu, jak się obrócisz, no. Dobra, to 1, 2, 3, 4. A, czyli tak samo jak ostatnio. No ale to jest chyba najmądrzejsze, przynajmniej łatwo zapamiętać. Wy widzowie napiszcie hashtag test, a wam szybko serduszko do tego komentarza, bo dzisiaj będziemy testować nowe Ursusy, które są na modhubie od kasztana, 4-cylindrowe. Czyli te oczywiście troszeczkę mniejsze, ciągniki są bardzo zbliżone do siebie mocowo. I pomóżcie mi spełnić moje marzenie, widzowie. Zostawcie suba na tym kanale. Ty, Mati, zostawiłeś? Chyba tak. A, no to nie chyba, tylko na pewno zostawił, po prostu nie pamięta teraz, ale na 100% zostawił subskrypcję z dzwoneczkami, nawet 5, także mi się zdaje, że jest sobie wszystko dobrze. A wiesz, że mam na HRS SHOTY 10 tysięcy subskrypcji? To dużo? No na kanał z shotami i z krótkimi filmami myślę, że optymalnie. I ogarnąłem sobie Heros wspomnienia do końca roku. To też mi się zdaje, że jest fajna sprawa, bo teraz mi aktualnie zostały do końca roku 3 kanały tylko, to już będzie mniej tej roboty nieszczęsnej. Dobra. Czekaj, wszystko działa, czyli Ursus kontra Zetor tak naprawdę na start pojedynku. Ja proponuję od razu jeszcze nakliknąć sobie tego biega, żeby one były ręczne, normalne. Ja mam już. A, ty już sobie powłączałeś, dobra, czekaj, bo ja muszę sobie ustawić sekwencje pierwsze, bieg 1 i Zetor 7340 kontra Ursus 5314. Chyba zbliżone modele, jeżeli chodzi o rocznik. 3, 2, 1, start. Mocową myślę, że bardzo podobnie. Ale to nawet widać, że bardzo podobnie one się przeciągają, tak jakby. No to fajnie. No ja to powinienem teoretycznie wygrać. No ale tak nie ustępuje ten Zetor. Co myślisz? Ostatnie 30 sekund. Bo i tak to nie oszukujmy się, ale to idzie na moją korzyść to chyba cały czas. Chociaż nie wiem, czy teraz w miejscu nie stoimy. Nie wiem. Teraz już poszedł, teraz już twój poszedł do tyłu. Patrz, widziałeś? Dobra, 1-0 dla mnie. Dobrze się zaczyna, widzowie. Jak dzisiaj wygram dwa odcinki, tak jakby, to będzie naprawdę super. Dawaj tutaj przegranych, a tam wygranych. I teraz młody ma pierwszego kandydata w dzisiejszym odcinku, czyli Ursusa C385, a ja mam... Steyera. Tak, ten Steyer taki, powiem wam, że ani to... Ale funkcję ma spoko. Też się irytują na przykład te szyby takie przednie otwierane w ciągnikach, co niektórych? Dziwnie to wygląda. No patrz, no masz przednią szybę, normalnie ona jest otwierana, że możesz ją otworzyć. Nie, mnie zbyt mnie to interesuje. Moim zdaniem to nieładnie wygląda. Widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, czy lubicie takie szyby, czy nie. Dobra, podpinte, zapinte. Aha. Dobra, coś takiego, widzowie. Przynajmniej tutaj nie ma żadnych problemów z podpinaniem, chociaż te Ursusy mają ściągane te maski i też nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Dobra, czekaj, ja sobie zbijam do... 1. Oporu ja nie mam, a ty masz opór? No, nie mam. A, czyli też nie masz, czyli 2 nieoporowe ciągniki. Dobra, 3, 2, 1, start. No... Rusus Polska, bo te Rususy dobre. Odpinaj. Dobra. No widzowie, powiem wam tak szczerze, 76 koni w tamtym ciągniku, daj go do wygranych. A tutaj mamy 75, jeden koń mechaniczny tak naprawdę różnicy. No ale tutaj mamy i przedni napęd i tak dalej. I powiem wam, że no Ursusy 2 razy już wygrały. Tu masz, czyli ty masz w ogóle przeciwników, a ja mam tak naprawdę... Piękne rzeczy, Ursus widzowie 1012 teraz wchodzi na rewiry. Otworzymy sobie drzwiczki po raz kolejny, żeby to fajnie wyglądało. Damy sobie bieg wyżej i możemy sobie powolutku gdzieś tam jechać. A ty masz też w ogóle z tej paczki i to jest problem, Mati, że 2 są z tej samej paczki. Ja nie wiem, czy będziemy w stanie to podczepić, wiesz? Chyba, że wyjdziesz i z zewnątrz klikniesz X'a. Dobra. Jest, że maska jest na... Tak, bo tu jest na X to samo i tu jest też ściągana maska na X, wiesz? Z zewnątrz można przecież. No. Tylko daj go tu. Już poszło. A jakbyś miał wybierać, to jesteś zwolennikiem na przykład koloru w Ursusach czerwonego czy żółtego? Zależy do jakiego. No to... No takiego jak ja mam teraz na czerwonego. A, biegi się nie zmieniały, bo zgasł mi ciągnik, dobra. No to do takiego jak ty masz, no to żółty, żółty. Żółty, chyba lepiej wygląda niż ta czerwień, no nie? Przynajmniej tak jak w tamtych też było. Dobra, Ursus kontra Zetor, też znowu bardzo zbliżone moce. Ja sobie opór włączę tak jak Mati, żeby porówno. 3, 2, 1, start. Wygrałem. No jeszcze nie wygrałeś. Wygrałem. Jak? Ciekawe jak to mocowo widzowie wygląda, czy to jest bardzo zbliżone, czy jednak nie, no bo one muszą być bardzo podobne do siebie. No tak trochę średnio mi się to widzi, tak szczerze. Niby już teraz stoją w miejscu, no ale to ja jestem na trawie, tylnymi kołami no praktycznie. Co? No właśnie, właśnie, dobrze mówisz. O! Nie, no to trzeba chyba odpinać, bo wygrałem. No to i tak teraz nie możemy z tego, z poziomu ciągnika odpiąć, tylko trzeba wysiadać. Nie no, Ursus już nie da rady widzowie, no tutaj Zetor tak naprawdę wygrał pierwszy pojedynek, dobra. Czekaj, a jak wygląda to właśnie mocowo, bo chcę jeszcze zobaczyć, 96 tutaj jest na pewno, a tu? 96, czyli i dlatego było aż tak... Nie da tego dołączyć. Czego? Aha, ja nie mogłem. Normalnie X-a miałem i ten... Znaczy X-em, bo... A czym ty próbowałeś to kliknąć? No X-em, X-em. A. To dlatego ja pewnie nie mogłem też wtedy podłączyć. Może i tak. I teraz największy faworyt widzowie, 904, bo to chyba jest największy ciągnik w ogóle w tym zestawieniu, który dzisiaj mamy. Chociaż on mocowo ma też 96 koni. Powiem ci, ja myślałem zawsze, że te Ursusy jednak czymś się różnią, jeżeli chodzi o moc. A patrz jaki bajer. A? Co? O, mogę se sterować normalnie tym, o. I tu jak jest coś podpięte, to mogę sobie zmniejszać i zwiększać tak jakby szerokość tego zapinania, no nie? Nie, to stroną, dawaj to czerwono. Chociaż nie wiem czy... bo Karol ostatnio do odcinku i tą stroną podpiął. I co? Nie mogę na razie. O, poszło. O, no. Dobra. Pięknie. Teraz tak widzowie, no 904 kontra Pronarek. Pronarek też on nie należy do najmniejszych tak naprawdę ciągników. Ja już widzę, że przegrałem. Dlaczego? Bo jest tak mnie pociągnąłeś jeszcze przed chwilą, że... Ale ja miałem super siłę, ja siłą tu przenosiłem. A, bo ja myślałem, że pojechałeś. Dobra, czekaj, muszę sobie bieg ustawić. Dobra, LK i biegi. 3, 2, 1, start. No ja widziałem, że przegrałem coś. Dobre! Kolejne zwycięstwo, 3-1 widzowie. Jakie 3-1? No 4 mieliśmy. Jakie? Te no przecież jest 2-2. Tak jest 2-2. Przecież ja 2 wygrałem. Co ty gadasz w ogóle? To jest twój przegrany. I twój przegrany jest też... O te dwa, a to są dwa moje wygrane. Nie, ten jest przegrany. Nie, czekaj, ten Ursus jest wygrany. Przecież mój ten Ursus jest... To mój Ursus przecież. A z czym on wygrał? A, ze Sztejerem. Ja pierdzielę, to faktycznie jest 2-2. Dobra, to lecimy dalej, bo ja już... Dobra, spoko. To biorę tego mniejszego, czyli tak. Czyli mój wygrany jest... No Ursus kontra Ursus teraz tak na logikę. A nie kontra Zetor? To nie będzie lepiej? No Zetor kontra tamten mój Ursus. Dobra. Jak tak? Ja się pogubiłem, ja już nawet nie wiedziałem widzowie naprawdę. Myślałem, że ja 3-1 wygrałem to. No tu jednak nie bardzo mi się udało to wygrać. Czekajcie, postawię Matiego dobrze. Czyli tak, 385 kontra 5314, biegi mam normalnie wbite, zgasł ci chyba silnik. No faktycznie. No właśnie tak myślałem, że ci zgasł delikatnie. 3, 2, 1, start. No punkt się przyda, nie powiem, że nie. Ciężko będzie. No ty już prawie jesteś przegrany, także tutaj mi się zdaje, że nawet bardzo ciężko będziesz miał. Chociaż? Nie, do tyłu, cały czas do tyłu mielisz kołami, odpuściłeś już? No, chciałem bieg zmienić. Aha, no to przecież to bez sensu, jak bijesz większy, to nic ci nie da. I teraz tak, twój Zetor kontra mój Ursus. I teraz widzowie, ja mam jeden punkt przewagi, jeżeli... Czekaj, to ja bym musiał wtedy... Dobra, nieważne na razie, liczymy na to widzowie, że wygramy. I to jest takie założenie... No dobre myślenie po prostu, no bo tak może akurat się uda. Czekaj, albo tego masz podniesionego, dobra. Lina, 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 o. No nie, czy ona ją tak buja? Dobra, poszło. I czekajcie, tu jest przedni napęd. Mamy też koła tutaj inne z przodu. Mocowo to jest totalnie to samo. Znowu 96 kontra 96. Ale zaraz sprawdzimy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Czekaj, muszę trochę podjechać. Dobra. 3, 2, 1, start. No twój dużo większy. Lajtowo widzowie, wygrany odcinek. Nie ma mocnych na Ursusa, jak to mówią. Pa, co się dzieje? Chciałem go przerzucić na moją stronę, ale chyba rzucanie nie działa. Chyba nie, bo to trzeba jakoś tam pouruchamiać inaczej. Czekajcie, no, dobra. Co mogę wyrzucić, żeby sprawdzić? On nie będzie brał udziału już w niczym tak naprawdę, tylko linę muszę odpiąć, czekaj. Czekaj, bo jak... O, dobra, no spróbuj. A nie. Nie, no nie działa. Nie, miałeś rację, że nie działa. Dobra. A ja wiem. Sprawdzamy teraz tego, widzowie, kontra bierzemy sobie pronarka tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo tutaj też jest mocowo bardzo, ale to bardzo podobnie, po raz kolejny. Trzeba muszę ci znowu jakoś to chyba podnieść i ty będziesz musiał po to podczepić. Masz? Już. Nie. Cofnij ją trochę może. Znowu cicho cię słyszę. Powiedz coś. No co? A nie, normalnie. Ja ci muszę dać, wiesz co? Dam ci ten mikrofon nowy chyba na ramieniu. Jaki? No, lepszy niż masz teraz. A. I będziesz sobie mógł go przesuwać, nie będzie musiał ci stać na biurku i miejsca zajmować. I to chyba będzie najprostsze rozwiązanie do nagrywania. Kurde, lina się... Oj, coś z liną stało chyba. No ja właśnie widzę. Czekaj, stój! Czekaj, nie! O, dobra, jest gicior. Dobra, jedyneczka... Co? 3? Nie. Znowu jesteś cicho. 3, 2, 1, start. O kurde. Ale łatwo. Nie, to łatwo to by było, jakbyś, nie wiem, już miał mnie przeciągniętego 10 km dalej. A to ty normalnie se jedziesz, także ty nie szarżysz, że łatwo. To nie jest taka wygrana, wiesz. Jadę cały czas jednego. A teraz cię dobrze słyszę. To nie jest, Mati, taka wygrana jak Realu nad Borussią w Lidze Mistrzów, tylko to jest taka wygrana delikatna. Dobra, odczepiaj. Realu nie będzie łatwo. A tutaj było. Borussia Dortmund to może wiesz, co Realowi, buty czyścić. Dobra, robimy widzowie ostateczny pojedynek, czyli Zetorek kontra ten Ursus 385, bo chcę jeszcze zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Nie możesz odpiąć? Wyrzuć go. Gdzie? Nie wiem, ale myślałem, że we mnie nie będziesz rzucał, ale wyrzuciłeś we mnie. Dobra. A w ogóle widzowie, jak wy to oglądacie... A nie, to nie jest dzień naszych urodzin, bo to już jest po urodzinach. Mogę na tamtym odcinku... Co? W jaki to będzie dzień ten film? No... Paradoksalnie to w takich, jak będę miał ochotę wstawić. Ale być może w piątek? Nie wiem nawet. Garaże będą w urodziny, tak? Garaże będą w urodziny, tylko właśnie nie wiem, kiedy wyspę puścić, bo chcę też z wyspy sobie nagrać. Może wysepka sobota, niedziela. Bo też już niedługo BMNG się pojawi na kanale, także widzowie subskrybuj ta. I to tak mocno. Czekaj, muszę cię ustawić. I nowa seria jeszcze też jest fajna, zaplanowana, ale to zobaczycie. 3, a... No, dawaj. Dobra, 3, 2, 1, start. O kurde, ten Zetor to widzowie, ja nie wiem, czy on z każdym dzisiaj nie przegrał. A czy ty tym podnośnikiem jeszcze ruszasz? No, no, czy on tak skacze? żeby łatwiej było. Dobra widzowie, przegrana, ale drugi odcinek z rzędu wygrany. A ja zapraszam was oczywiście na mój trzeci kanał HRS Shoty. Wbijajcie, bo nowa seria już pewnie tam jest albo będzie w ten weekend. Wbijajcie widzowie na nowy odcinek jutro na mój główny kanał, czyli na Herosa z nowej serii. I widzowie wbijajcie na Heros Wspomnienia, bo tam też codziennie są odcinki. I popatrzcie co Mati robi na zakończenie odcinka. Na razie!